Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest bardzo nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Jak się patrzy na tekst Pisma Świętego od strony ludzi, którzy je pisali, od strony właśnie tych Żydów sprzed dwóch i pół tysiąca lat, autorów biblijnych, to widać wyraźnie, że oni dzielili świat na dwie rzeczywistości, na dwie grupy ludzi. Że z jednej strony właśnie byli ci Izraelici, wybrani przez Boga, ci, którzy dostali obietnicę, ci, którym Pan Bóg się objawiał, którzy byli w przymierzu, do których Pan Bóg posyłał proroków, ci wybrani, a z drugiej strony byli poganie. Poganie, ludzie gorszej kategorii, czasami się można spotkać nawet z określeniem psy, ktoś gorszy. No i właśnie to wybranie u Izraelitów, u niektórych przynajmniej, doprowadziło do takiej postawy wyższości, że skoro Pan Bóg nas wybiera, to znaczy, że my jesteśmy lepsi. Że skoro Pan Bóg nas wybiera, to znaczy, że teraz my mamy prawdę objawioną, jesteśmy mądrzejsi od innych, a inni powinni nas słuchać. I echa tego typu poglądu, że są właśnie tego typu podziału, że są Żydzi i że jest reszta świata, to widać chociażby w tej postawie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, że On, jak sam stwierdza, jest posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. On na tym etapie swojej misji nie był posłany do wszystkich, do tej Syrofenicjanki, która prosiła o uzdrowienie, ale był posłany tylko do Izraelitów, tylko do tych wybranych. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że chociaż Izraelici wzrastali w tym poglądzie, że oni są wybrani, że oni są szczególnie umiłowani przez Pana Boga, że oni mają obietnicę, oni mają objawienie, to jednak na pewnych etapach Pan Bóg im mówił, że to się zmieni. Że to nie jest tak, że będą tylko i wyłącznie oni wybrani. To chociażby mamy w dzisiejszym czytaniu. Pierwszym czytaniu, że Pan Bóg będzie mówił do cudzoziemców, którzy się przyłączyli do Niego. W psalmie śpiewaliśmy: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Że to się zmieni. Natomiast na tym etapie, kiedy były pisane karty Pisma Świętego, to tak jeszcze nie było. I tak naprawdę, to patrząc znów z punktu widzenia autorów biblijnych, z punktu widzenia autorów Starego Testamentu, to my jesteśmy poganami. To my jesteśmy tymi niewybranymi. To my jesteśmy tymi, którzy się muszą podporządkować. To my jesteśmy tymi gorszymi, tymi psami. Nie mówię oczywiście, że my tak jesteśmy, że to jest nasza tożsamość, ale z punktu widzenia autorów biblijnych Starego Testamentu tak właśnie jest. Nie? I popatrzcie, jak się niefajnie tego słucha. Słyszeć o sobie, że jest się gorszym, słyszeć o sobie, że jest się psem, że to nie mnie Bóg wybrał, że to miłość Boga nie jest dla mnie, tylko jest dla kogoś, kto jest lepszej kategorii.
No i to jest piękne, że Pan Bóg to zmienił. Że poprzez posłannictwo Jezusa, poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, że od tego momentu to wybranie Boże jest skierowane do każdego człowieka. Że nie ma kogoś, o kim Pan Bóg by powiedział, że moja łaska nie jest dla niego. Nie ma kogoś, o kim Pan Bóg by powiedział, że ten ktoś jest przekreślony w moich oczach. Nie ma kogoś, o kim Pan Bóg by mógł powiedzieć, że ten się nie nadaje do mojego królestwa. To jest rzecz, którą bardzo mocno podkreśla papież Franciszek, mówiąc o Kościele. On się odwołuje do przypowieści Jezusa, do przypowieści o sieci zarzuconej w morze. I mówi właśnie, że Kościół jest jak taka sieć, że powinien być jak taka sieć. Bo jak jest sieć zarzucona w morze, to ona zgarnia wszystkie ryby. I te zdrowe, piękne, dorodne, które można ugotować i postawić na obiad i się najeść ze smakiem, ale również sieć zarzucona w morze zbiera te ryby chore, w jakiś sposób odgryzione, bo jakiś drapieżnik je zaatakował, ryby śnięte, wszystko. I dopiero potem w pewnym momencie, kiedy już sieć zostanie wyłowiona, to rybacy oddzielają te ryby dobre od tych niedobrych. I papież Franciszek tę przypowieść Jezusa stosuje do Kościoła, że Kościół ma być tą siecią, do której są zagarniani wszyscy. Niezależnie od ich kondycji moralnej, niezależnie od tego, jak bardzo nam się podobają albo nam się nie podobają, jak bardzo ich lubimy albo ich nie lubimy, ale Kościół ma być rzeczywistością, do której zaproszeni są wszyscy, bo Bóg zaprasza wszystkich. I dopiero przy końcu czasów będą oddzieleni dobrzy od złych. Natomiast na tym etapie mamy być siecią. Papież to podkreśla z taką wielką determinacją, z wielką mocą, bo jest niejednokrotnie taka pokusa myślenia o Kościele. Na pewno mają ją osoby, które są poza Kościołem, ale osoby, które są w Kościele też niejednokrotnie mogą ją mieć. Że tutaj by się chciało mieć tylko świętych, że tutaj by się chciało mieć tylko takich, którzy będą wzorami. Że w naszej wspólnocie powinno być miejsce tylko i wyłącznie dla tych, co będą wyznacznikami moralnymi dla innych. Że będzie to przestrzeń dla doskonałych. Papież Franciszek mówi nie, nie tędy droga. Kościół nie jest dla świętych, ale Kościół jest dla grzeszników. Jest dla pogubionych, którzy próbują się odnaleźć. I to jest niezwykle istotne dla nas, żebyśmy my w taki sposób myśleli o Kościele. Że na to, żeby tutaj być, to nie trzeba zasłużyć. Że to nie jest tak, że do Kościoła nie może przyjść nie może być w nim ktoś, kto się prowadzi niemoralnie. Bo to właśnie tym bardziej Kościół jest dla niego, żeby tutaj się odnalazł. Bo to czasami może być tak, że można spotkać osoby, które mówią czy myślą, że ja chodzę do Kościoła, modlę się, ale nie wyobrażam sobie, podać znaku pokoju na mszy świętej temu sąsiadowi, z którym od lat prowadzimy cichą wojnę. Albo nie wyobrażam sobie, jak komunię świętą może przyjmować ten ktoś, kto w pracy prowadzi jakieś ciemne interesy. Właśnie Kościół jest dla wszystkich. Nie ma kogoś, kogo Pan Bóg z Kościoła chciałby wyrzucić. Nie ma kogoś, kogo Pan Bóg by do swojej wspólnoty nie chciał zagarnąć, nie chciał zaprosić. No i właśnie na tym tle bardzo piękna jest ta rozmowa Jezusa z tą Syrofenicjanką, z tą kobietą, która przychodzi do Niego prosić o zdrowie dla córki. I to jest ciekawe, że Jezus na początku podchodzi z wielkim dystansem do tej prośby. Nie chce spełnić. Kiedy pada po raz pierwszy ta prośba, Jezus zbywa ją milczeniem. Potem w momencie, kiedy już apostołowie mówią, że skoro ją zbywasz, to ją odeślij, każ jej odejść, niech nam nie zawraca głowy, to on mówi jej, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Potem w kolejnym razie, jakby Jezus podkręcając śrubę, na pierwszy rzut oka jej w ogóle ubliża, mówiąc, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom, a rzucać psom, poganom. I dopiero po tej wymianie zdań Jezus zmienia swoje nastawienie.
jest coś takiego w tej kobiecie, która była spoza narodu wybranego, że Bóg zmienił swoją wolę. Że ona, jak w cudzysłowie mówiąc, nagięła Jezusa do swojej woli. Nagięła Go do tego, czego sama pragnęła. I to Jezus pochwalił. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Wpadł w zachwyt, widząc jej wiarę, jej determinację, jej prośbę. Ale ona się musiała o to z Jezusem wykłócić. Musiała Mu, tak mówiąc kolokwialnie, trochę popyskować, żeby wymóc na Nim spełnienie prośby. I dzięki temu uzyskała pochwałę. Ciekaw jestem, czy w waszych modlitwach tak czasami jest, że wy się tak kłócicie z Panem Bogiem. Z taką determinacją walczycie z Nim o różne rzeczy, które są dla was ważne. Czy może jest to raczej na zasadzie, że odmówię dziesiątkę różańca w jakiejś intencji, jak mi wyjdzie, to super, jak nie wyjdzie, no to trudno, próbowałem, Pan Bóg nie spełnił. W tej kobiecie jest coś zupełnie innego. Ona się kłóci z Jezusem. I to tak naprawdę nie jest jedyna taka historia o kimś, kto ma w sobie taką determinację, że Bóg zmienia swoją wolę. Mamy chociażby historię Abrahama, któremu Bóg objawia, że zniszczy Sodomę i Gomorę. I Abraham zaczyna się w tym momencie licytować i się pyta: Boże, czy jeśli znajdziesz w tym mieście 100 sprawiedliwych, to czy oszczędzisz? Pan Bóg mówi: jeśli znajdę 100, oszczędzę. Dalej pyta się Abraham: jeśli znajdziesz 90, oszczędzisz? Bóg mówi: oszczędzę. Abraham licytuje się dalej, pyta o 70, o 60, o 50. Nie, to trochę tak jak historia z rynku, gdzie idzie się na zakupy, nie ma kasy fiskalnej, więc można się potargować o cenę papryki czy pomidorów, żeby były trochę tańsze. To właśnie robi Abraham, licytuje się z Bogiem. Ostatecznie tak dobrze się licytuje, że Pan Bóg spuszcza tę cenę do 10 sprawiedliwych, dla których ocali Sodomę i Gomorę. Inna taka historia to jest historia Jakuba. Jakuba oszusta, wnuka Abrahama, który podstępem zmusił swojego brata, znaczy wymógł na ojcu błogosławieństwo, które było dla jego brata, i dzięki temu, że podstępem zmusił do tego ojca, wymógł to na ojcu, to większa część majątku na niego spadła. No szwindel, no nie z tej ziemi. I on w pewnym momencie musi uciekać przed bratem, ostatecznie po latach do tego brata wraca i śni mu się sen. I w tym śnie walczy z Bogiem. Dokładnie tak to jest opisane, że oni tam toczą zapasy. Jak się ogląda Igrzyska Olimpijskie, to jest tam konkurencja zapasy, gdzie walczą o to, kto jest silniejszy, kto jest sprawniejszy. Dokładnie to się dokonało w śnie Jakuba. I w pewnym momencie Jakub mówi do anioła, z którym walczę: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Walczą całą noc. I Jakub mówi: nie pozwolę ci odejść, jeśli z mojego przeciwnika nie staniesz się kimś, kto będzie stał po mojej stronie. Nie puszczę cię, jeśli zamiast walczyć ze mną, mnie nie pobłogosławisz. Nie będziesz życzył mi dobrze. I ostatecznie Pan Bóg to zrobił, pobłogosławił Jakuba. Nie? To jest niezwykle istotne, żebyśmy my jako chrześcijanie, w momencie, kiedy stajemy do modlitwy przed Panem Bogiem, mieli w sobie taką samą determinację. Bo tylko taka determinacja w modlitwie, taka gorliwość, taki żar modlitwy jest w stanie sprawić, że Bóg zacznie nam błogosławić. Że to nie będzie modlitewka za modlitewką, ale że faktycznie realnie będziemy czuli, doświadczali Jego opieki dla nas. I to, co łączy te trzy historie Abrahama, Jakuba i tej kobiety z dzisiejszej Ewangelii, to jest to, że każda z tych osób tak walczyła, zmagała się, kłóciła się z Bogiem, tylko właśnie nie dla własnego prywatnego interesu. Każda z nich walczyła z Bogiem o miłość, bo Abraham wiedział, że w Sodomie i Gomorze, które mają być zgładzone, żyją jego krewni. Jakub wiedział, że wraca do swojego brata wraz ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi i musi się o nie zatroszczyć. Bezimienna kobieta z dzisiejszej Ewangelii
troszczyła się o swoją córkę. I tak naprawdę, kiedy na modlitwie walczy się o miłość, to wtedy Pan Bóg w nas, w naszej miłości do kogoś, do czegoś, rozpoznaje samego siebie. I to jest, to sprawia, że w cudzysłowie mówiąc, Bóg zmienia swoje zdanie. Bóg zaczyna błogosławić, bo wtedy prosimy w imię miłości, czyli tak naprawdę w Jego imię. A do takiej miłości, do takiej gorliwości, do takiej troski o coś się kocha, to do tego zdolny jest każdy. Do tego nie trzeba być w Kościele obecnym, do tego nie trzeba być Izraelitą, do tego można być poganinem, do tego można być osobą, która z Kościołem nie ma nic wspólnego. I właśnie dlatego Pan Bóg do Kościoła zaprasza wszystkich, bo każdy człowiek jest zdolny do tego, żeby kochać kogoś, tak jak kocha swoją córkę ta bezimienna kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Prośmy więc dla nas na tej mszy świętej o dwie rzeczy. Przede wszystkim o to, żebyśmy my sami nigdy nikogo nie wykluczali, myśląc, że ktoś się nie nadaje, bo w Bogu nie ma żadnego wykluczenia. On zaprasza każdego. Nie chce, żeby Kościół był Kościołem ekskluzywnym dla wąskiej grupy doskonałych osób, ale żeby był Kościołem dla wszystkich. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, módlmy się dla nas samych o to, żebyśmy na modlitwie potrafili zawalczyć z Panem Bogiem o to, co kochamy, o to, co jest dla nas ważne. Nie w imię swojego i prywatnego interesu, nie w imię komfortu swojego życia, nie w imię wygodnictwa, ale w imię miłości. Bo dopiero taka modlitwa sprawi, że niebo się otworzy i Bóg będzie błogosławił.